Siemaneczko, witajcie, z tej strony Martos. Dzisiaj odcinek, komputer stacjonarny za 50 zł. To taka trochę zagadka, bo tam w sumie nie wiadomo, co tam dokładnie siedzi. Wiem, że tam pamięci DDR3 są, także na pewno nie będzie to nic bardzo przestarzałego. Myślałem, że to jakiś Intel tam, ale chłodzenie mi nie pasowało, a sprzedawcy też tam w ogóle nie miał tego opisanego. Widziałem, że jest tam jakaś karta, chyba model Radeona, takiego jak ja mam też gdzieś w swoich zbiorach. Pewnie się przyda. Zobaczymy, musimy to otworzyć. Ja to też kupiłem ze względu, była całkiem spoko obudowa. Może się przyda. Zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj nie będzie ten... Bo to też obudowa, która... O, tutaj zobaczcie, mamy świeże jaja, przy okazji zamówiłem. Nie no, ale ciekawy pomysł w sumie z tymi wytłaczankami, żeby zabezpieczyć obudowę. Chociaż znając kurierów, to i tak oni tym rzucają gdzieś tam, nie wiadomo gdzie to. No i tak jak już widzicie, tu już widzę, że tu jest coś zagięte. Przedtem nie dopowiedziałem, że to są te obudowy typu taki cienka blacha. Także przy tym to często się zdarza, że tam gdzieś to wystarczy naciść i ona się może pogiąć czy coś. No i dobra, tak jak widzicie, tu jest cały ten zagięty, tu był taki plastik, taka maskownica. Tutaj zobaczcie sobie, tutaj zdjąłem, oczywiście z przodu też pourywane zaczepy panelu, zobaczcie. Na szczęście patrzyłem, to można to ogarnąć na śrubkach, bo też tam można to przykręcić i powinno chodzić. Zobaczymy, raczej to będzie się trzymać na tych śrubkach. Z tyłu to jest, zobaczcie, miękka blacha, to można wszystko elegancko w palcach poprostować. Zaraz sobie zajrzymy do środka, bo sam jestem ciekaw, co tam siedzi. Tutaj widzicie USB 3.0. No i jeszcze z takich ciekawostek, dysk sobie też tak leżał luzem, nieprzykręcony, także ja nie liczę na to, że on będzie w ogóle działał dobrze. Dysk, tutaj mamy Hitachi, rok 2.7, to pewnie jeszcze będzie na SATA 2, także to raczej się nam nie przyda. Nie wiem, czy on w ogóle będzie działał. No i dobra. To mamy ogarnięte. Sprawdźmy zasilacz. To jakaś firma, zobaczcie, CIC, linia 12, co tu mamy, dwie linie po 16 A, 550 W. Nie wiem, czy tutaj są jakieś zabezpieczenia, ale to jest pewnie ta sama liga, co jakiś tam, nie wiem, Akiga czy Bandit. Nie wiem, jak ktoś zna ten model, zobaczcie, tam coś, Pentium P4. Tutaj mamy jakiś wentylator, jest z jakimiś chyba światełkami. No i dobra, druga sprawa, tutaj mamy, zobaczcie, chłodzenie jest całkiem ciekawe. Ramu nie ma, niestety nie było. Chłodzonko dość fajne. Dysk, pokazałem chyba wszystko. Aha, tutaj mamy, no tak jak mówiłem, SATA 3 giga, no czyli SATA 2, 7200 obrotów. Tutaj tak wygląda, że jest spoko, ale jak on tak tutaj szurał po tej obudowie, nieprzykręcony. Grafika Fire Pro 3D Graphic, czyli to jest ta V3800 model, chyba 512 MB one miały. No i dalej, musimy zdjąć to chłodzenie, ale już widzę, że tutaj jest ciężko z tym mocowaniem. Najlepiej by trzeba było to jakimś śrubokrętem, jak w starych kiedyś Athlonach. Trzeba było sobie pomagać. Ale chłodzenie się przyda, widać taki ma spoko ten radiator, dość taki gruby. Ale i tak na ten musimy ogarnąć, bo jestem ciekaw, jaki tu jest ogólnie procek. Z tego co patrzyłem się tam na necie, to jest chyba AMD, ale FM2 albo FM2+. Także tu może być coś z Integrą. Zobaczymy, widzicie, jak tutaj ciężko to było ogarnąć, ale udało się. Chłodzenie dość duże, lekkie. Pasty oczywiście tu było nawalone
troszkę za dużo. No i ogólnie trochę tam jest dziadowskie to mocowanie. No i tak jak mówiłem, jest tu A10-5800. One mają chyba odblokowany mnożnik, z tego co pamiętam. Kondensatory, jak widać, nie są napuchnięte. To jest chyba płyta Mediona. Także tu też nie będzie jakiegoś szału. Tutaj zobaczcie, powinno być napisane FM2. Czyli co, no to te płytki, te podstawki wychodziły w tym samym czasie co AM3. One miały dość fajne te integry. Także może coś by można było złożyć na tej integrze. Minecraft powinien działać. Dobra, zobaczcie, tutaj możecie zobaczyć z bliska, mam to powyciągane. Nie myliłem się, zobaczcie. FirePro 3800. Procesor przeczyściłem. Musimy go jeszcze odpalić, tego kompa. Sprawdzimy sobie wydajność tego procka na jakimś benchmarku, tak żebyśmy tylko mniej więcej wiedzieli, jakie tam on drzemią w nim możliwości. To tutaj przykręcimy i będzie chodzić. Dobra, odpalmy sobie tą maszynkę. Oczywiście nie podłączam tam tego dysku. Tam wcześniej sprawdzałem, także tam się system zacinał w ogóle na ładowaniu. Jeszcze ktoś tam 10 zainstalował na tym dysku. Nie wiem, jaki to miał w ogóle cel. Mi by się nie widziało tam 10 minut kompa uruchamiać. Dobra, podpiłem na próbę. O, jak widać, tam było logo Mediona. Można sobie zobaczyć. Jak widać, wystartował komp. Aha, jeszcze, no i wiadomo, musiałem jeszcze tutaj mu zaaplikować pamięć RAM. Kartę podpiłem taką, bo tutaj potrzebowałem HDMI, chociaż ona i tak idzie z integry. Tutaj zobaczcie, jakie LEDy w zasilaczu. Tutaj jest moc. Zobaczcie. Od razu widać, że mocny. Nie ma żartów. Dobra, to mamy jakąś przejścióweczkę, się przyda. Tutaj dysk. Próbowałem, ale nic z tego nie wyszło. Szkoda się denerwować. I szkoda czasu. Dobra, mamy system, także zaraz wam pokażę dane, jak to wygląda na CPU Z. Sterownika chyba nie mam z grafiki, także nie pokażę wam. No i dobra, zobaczcie. Tutaj mamy TDPF 100 W prawie, 32 nanometry. I mamy tutaj integrę HD Radeona 3.8, taktowanie. I tutaj zobaczcie, bo on ma chyba odblokowany mnożnik. Także też by można było się pobawić podkręcenie go. Zobaczcie, on tutaj ma tylko pamięć drugiego poziomu 2 mega. Dobra, widzicie, tu jest model 7660D. Nie wiem, czy tu jakieś dane będą, chyba sterownika nie ma jeszcze, bo nie ma. Jakbym go podpiął pod internet, to on by pewnie coś zainstalował, ale tutaj mamy takie podstawowe, zobaczcie, przepustowość, bo to tutaj mamy zależne od tego, nie, od pamięci, jaką mamy szybką pamięć, także wtedy przepustowość będziemy mieć lepszą w karcie. Temu pewnie tutaj DDR3 tam 1800 czy nawet 2000 można zamontować, wtedy wydajność karty będzie wzrastać. No i dobra, to tak samo jest, widzicie, tutaj mamy ten niuans z tym, że tutaj nam pokazuje dwa rdzenie i cztery wątki, bo to też pewnie są, jak było w tych FX-ach, te moduły jakieś tam śmieszne. Tam w CPU-Z pokazywało cztery rdzenie i cztery wątki. A tutaj mamy, zobaczcie, dwa rdzenie i cztery wątki. Bo to tam jakoś jest, dokładnie to tam kiedyś czytałem o tym, ale nie pamiętam. A nie chcę się nam w to zagłębiać. To tam coś było trochę, AMD tam coś przygrało trochę i
tymi rdzeniami. No i też wydajność, zobaczycie sami wydajność tego procka. Dobra, co tutaj mamy takie podobne? No tutaj mamy zegar 3.8. Ja to oczywiście przyspieszyłem, żeby nie było, że ten procek tak daje radę. Ale myślę, że tutaj tą i3, tą 540 powinien pobić. Ona też dwa rdzenie, 4 wątki. Chyba troszkę nowszy procek. No i wiadomo, większe taktowanie to powinien być lepszy. Co tutaj mamy? Zobaczcie, wynik 247. No tak jak mówiłem, trochę jest słabszy od i3 2100. Także no, wydajność jakaś tam jest, to tak w sumie można powiedzieć, wystarczająca wydajność, jeszcze mamy tą grafikę. No i dobra, no to by było na tyle, w kolejnym odcinku coś tam może ogarniemy tego kompa. Nie wiem, czy coś z tego złożyć, nie wiem, chcecie zobaczyć, jak tam poradzi sobie ta Integra. To piszcie w komentarzach. Może coś uda się z tego ogarnąć. Dobra, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Narka, cześć!